Elo, elo, siemandera, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku. Tym razem jest z nami drewniana koza oraz Flynn. No siema. Także widzicie, jesteśmy tutaj wszyscy razem. Musieliśmy niestety tamten odcinek, w sensie fragment odcinka usunąć, bo mieliśmy małe problemy na Discordzie. Ale się udało je naprawić. Więc... Tak. Ktoś mi podpowie, jak tu się jedzie tą planszę w ogóle, bo... O ja pierdzielę. Aha. Ja kręcę, jaka ciężka plansza. Ja pierdziu, kto ją dodał? Mi się podoba nazwa tego, co jest ten tekst z GTA San Andreas. A, z GTA San Andreas, tak. Here we go again. Tak, znany klasyk. No, aż chyba go wrzucę, o ile mi nie zdejmą. Aż kusi mnie, żeby zapytać, kiedy GTA San Andreas? Nie wiem, no może jak mi się uda Definitive Edition na jakiejś promce zdobyć jakaś 50% albo coś, no to może. A to nie będziesz oryginalnego? Znaczy, zobaczymy. No ja to mam oryginalne, bo za darmo była jedna kopia na Rockstar Games Launcherze. Więc no ja mam legalnie. Tak samo GTA 5 i GTA 4 mam kupioną ze wszystkimi dodatkami. Dobra, tutaj się jechało. Gdzie? Czekaj. Teraz tutaj wyskakuje się. Okej, okay. I chyba już pamiętam trochę. Tylko muszę sprawdzić, aby na pewno. To jest bardzo długo. Ja to nawet nie wiem, bo... Dobra, ze startu jedziecie mocno w lewo, robicie nawrotkę. Dobra, tyle to wiem. Potem was droga prowadzi. I potem nie na rampę, tylko w prawo macie taki wąski przesmyk. Tuż przy tam rampie i potem już droga was prowadzi i na górze, jak jesteście na przyspieszaczu, to musicie do tego tunelu wskoczyć, żeby najlepiej z dobrą prędkością. I potem macie ten zawijas z typekiem. A dobra. Oj, się położyłam. No i lecicie prosto do mety. Nawet poprawię się czas. O, dobra. No to więc tak to się jedzie. Widzę właśnie. Skuta zrobił. Kurde. Ja
Nie, no dobra, no mi się już nie opłaca poprawiać, bo i tak nie zdążę. Natomiast ja mam do was pytanie. Co robiliście ciekawego w tym tygodniu, nie? Jakby no... Ja rozumiem, że mogło się w międzyczasie coś złego przydarzyć, ale no... Co takiego ciekawego, nie? No... Ja na przykład, no nie wiem... Już teraz sobie nie przypomnę, co było takiego fajnego, ale w sensie... No teraz nie umiem powiedzieć. O, pies mi zaszczekał. A no, skleroza to już, wiesz, to już ten wiek niestety. Panie, jeszcze młoda jestem. No, tego niestety nie mogę powiedzieć o sobie. Gdzie tu się jedzie? Ja chyba wiem jak. Znowu mam wam pomóc. Jedziesz w prawo, robisz nawrotkę. Potem robisz nawrotkę w lewo. Potem znowu w lewo. Potem przez CPK w lewo odbijasz, przez CPK robisz nawrotkę w prawo. Potem prosto jak w mordę strzelił i skręcasz w lewo do mety. Znowu i chyba wrzucę tego. Chyba znowu wrzucę Asterixa, bo mi przypomniałeś. Co? Chyba znowu wrzucę Asterixa z tym jak w mordę strzelił, bo mi przypomniał. Prosto, jak w mordę strzelił. No, dokładnie. Aha, to tu nie powiemy. A, bo to pod dobrą prędkością trzeba. No. Czekaj, zobaczę jak ty to robisz w ogóle. Ty do mnie mówisz? Nie, do Moni mówię. No. Dobra. Ja zrobię tak. A zaliczyło ci tego checkpointa? Teraz spróbuję. Najwyżej będę miała trochę gorszy czas. Kurde. A ty koza, co robiłeś takiego ciekawego? No poza tymi rzeczami dość przykrymi, co mi pisałeś na pliwie. To nic. Aha. No to wiele wyjaśnione. Czyli wiesz, koza, no u ciebie to nic nowego, no. A, dobra, i już. Prosiutko do mety. Jest. Pięknie. To jest na razie druga plansza, jak dobrze liczę. Tak. Bo tak to przeważnie robimy od 4 do 5 maksymalnie na odcinek, nie? Aj. No ale wiesz, no z tobą tak mija czas, że
wiesz, minie 5 mapek, a mam wrażenie, jakbyśmy dopiero pierwszą jechali. No dokładnie. A dzisiaj przypominam, jeżeli to wleci bądź nie wleci, macie zapis streama z Twitcha. Mogę go nawet ściągnąć i wrzucić na YouTube'a, o ile mi nie wywali za muzyczkę. Więc lepiej, żebyście się zalogowali na Twitcha i zobaczyli powtóreczkę streama, który dzisiaj będzie. Czekaj, czy ty będziesz rzucać te... Czekaj. Ja mam w tym momencie incepcję, kuźwa. Mam się zalogować na Twitcha, żeby zobaczyć powtórkę na Twitchu, zanim zostanie wrzucona na YouTube. Nie. Który dzisiaj będzie? No, coś w tym rodzaju. Tylko, że ona nie będzie wrzucona na YouTube ze względów na tam muzykę, bo można mieć bez praw autorskich, ale... I tak by ten, bo ostatnio, kiedy wrzuciłam Funny Moment, to się okazało, że miałam lekkie ostrzeżenie. Że w sensie prawa autorskie, tak? No. A prawa autorskie to, kurde, to jest chamstwo w czystej postaci, nie? Mhm. Gdzie dosłownie na każdym zapisie live'a, ale to na każdym zapisie takich wcześniejszych live'ów, wiesz, z zeszłego roku najczęściej, albo z 2 lat, no wydupca mi co chwilę maile dostaje, że prawa autorskie, bo muzyka. Przy czym kiedyś ta muzyka była taka no copyright, bez praw autorskich. No, prawda. Dlatego jedno Funny Moment, które podeślę nawet w opisie i w tym w okienku, które jest otwierane przy prawym górnym rogu, to tam będzie Funny Moment i zobaczycie w napisie, o co mi chodzi. A, czyli to są tak zwane karty. Mhm. Dokładnie. W tej tak zwanej karcie będzie Funny Moment. Moje pierwsze zresztą. Czemu ta mapa? A tego nie wiem. Prawie. Szybko. Kurde. Kurde, no gdyby mnie nie wyrzuciło na prawo, to bym to... Ja bym to mogła dojechać, gdyby nie to, że mnie cały czas rzuca w ścianę. I mnie spowalnia. Prędkości. No ja też nie mam ciągle prędkości, bo mnie jak tylko zrzuca, to mnie zwalnia. Teraz nie mam prędkości, ale nie wyrobiłem na zakręcie. Jest. No, chociaż jeden dał radę przejechać. A w następnym tygodniu powrócimy na jeden odcinek, czy na parę odcinków do Trackmania Nations Forever, bo już dawno w sumie nie graliśmy w to. Więc taka mała info. O, w sumie to wypadałoby, tak fajnie by było powrócić. No. Więc zapraszam też do oglądania poprzedniej serii, która właśnie jest też związana z Trackmanią. Kurde, i teraz nie pojedziesz. I... no, będzie... Będzie się działo, bo przynajmniej będą 2 trackmanie, także następnym,
No teraz w sensie będziemy zastępować na razie Trackmania Nations Forever, żeby powrócić i golfem, a potem znowu się zajmiemy dwójką. Przyda się taka odskocznia. No, dokładnie. Bo na razie mam same puste miniaturki, więc trzeba je też pouzupełniać. Kurde, prawie. Gdyby mnie nie spowolniło. Chyba tego nie dojadę. I już tego nie poprawia. A ja tego nie dojadę. Nie wiem czemu. Nie mogę tego dojechać. No i po raz kolejny F12. No, tak się prezentuje Tą mapę mój. Chyba na Humposzu jechałem. No nie, to ta mapa. Ajajaj. Pierdziłem i to. Kurde, to się przyda ten grass slide, nie? Nie. Nie? Nie, tutaj akurat nie. Muszę podłączyć ładowarkę do Compitia, bo mi się zaraz rozładuje i nie będzie odcinka. Ajajaj, spierdzieliłem. Coś spierdzieliłem. Dobra, ja jakoś to dojadę. Proszę mi nie straszyć Flina. Dziękuję. Dobra, 2,5 sekundy gorzej. Wiesz, że ja zerknąłem na telefon. Z myślą, że to może w końcu u mnie. Dobra, dojechałam. Ale to nie był jakiś spektakularny. Kurde, i przewaliłam. A, wiem co mi przyszło. Te wszystkie szajny, nie szajny. Jakby co szajn to taka firma zakupowa. Coś jak AliExpress? No, coś w tym rodzaju. O, dobra, dojadę. Kurde, mój samochodzik, biedny Ferrari. O. A fajnie, że tutaj jest ta animacja, że jak macie te mody na przykład, modyfikacje, to widać rysy samochodu. W sensie... To jest świetne akurat.
No i że na swoim Soniku, który jest modyfikacją samochodu Ferrari, to widzę, jak jestem poobijana. Na u siebie też tak masz, że jak hamujesz, to świecą ci się tylnie światła? No. Nie wiem, u mnie to na przykład, bo my mamy takie łady, że nam nie tyle co tylne światła się świecą, jakieś się, no to nawet przed nimi świecimy. A to, że nam czasem maska odpadnie podczas jazdy, to... Oj, to wy musicie mieć naprawdę już profesjonalne. Nie, to są zwyczajne łady. Tak. To są zwykłe łady. Zwykła Lada Samara 2108. Właśnie patrzę, czy mi się świecą. Na razie chyba nie. W sensie, chyba, że tak w środku. Świecą, kiedy jest ciemno. A tylne, kiedy hamujesz. Tak, bo to musi być, wiesz, noc. No. Ewentualnie podziemia. No to teraz wszystko wyjaśnia. No kurde. Ojejku. Nie, ja na golfa muszę potem wyłączać te powiadomienia, bo będą denerwować. A mam na przykład, to jest też plus, że jak ktoś nie ma drugiego komputera, a ma czat na Twitchu i dogląda swojego streama, to może czytać jak na drugim kompie. Tak, ale żeby to udoskonalić, to znam, no wiesz, taką aplikację Space Desk, która przerabia ci po prostu telefon na dodatkowy ekran. O, F12 mam. Ja chyba mam tą aplikację, ale nie korzystam. No jest świetna, bo nawet jak masz jakiś stary, nieużywany telefon, to możesz sobie go wykorzystać właśnie w ten sposób. Okej. Mam pewien pomysł, ale to powiem po odcinku. To chyba jest czwarta, nie? Czy... Bo tam była trzecia. Bo druga już była, trzecia już chyba też była, no to jest czwarta. Najwyżej skrócimy, niechcący. Bo żeby też mieścić się w gigabajtach komputerowo, to też. Na nagrywać to jeszcze w ogóle? No, nagrywa. No, bo teraz usunęłam poprzedni odcinek, którego nie montowałam, w sensie już był zmontowany. Więc tylko to, co było nagrane, usunęłam, bo miało ponad 8 giga. Na szczęście. A zmontowany no zostawiłam. Tu nie ma. No, dlatego się zastanawiam, dlaczego wy jeszcze tego nie dojechali? No właśnie. Halo. Od razu na lewo skaczesz na wyskoku. Od razu na lewo na wyskoku. Jak wyskakujesz, to nie skacz na dyrta, tylko od albo razu na lewo. Po prostu. I tam masz metę. A, dobra, widzę. No, jestem 19 lokal. Czyli trzecie miejsce. O, a za daleko poleciałam. Aj, myślałem, że lepiej będzie.
No jeszcze tej jednej dziewiątki na końcu mi brakuje. Kurde, zaparkowałam. A, żebyś miał 9999? A za szybko przyjechałem. Jak to Hunter mówił, tak? Pogotowie, słucham. Bo tam chyba był purpos miał, czyli jako purpos miał wtedy ten sam czas, nie? Czyli 9.99, nie? No i Hunter mówi tak, pogotowie słucham. Dobra, już nieważne. No kurde! Jeszcze mi Sonic przeleciał. Jakie ty masz model samochodu? W ogóle chcę to zobaczyć. A, takie coś. No, takie Ferrari. A to znalazłaś taki model, czy...? No, na ich oficjalnej stronie jest, na Trackmania. W sensie Mania Planet. Widzisz, bo my mamy malowane przez nas samochody. Sami się malujemy, to nie tak, że my tylko model 3D gotowy bierzemy i go przemalowujemy. No. Ja bym musiała też jakoś, byście musieli mnie nauczyć, jak to się robi. Myślisz, że Michał, który bawił się w namalowanie polskiej flagi przez 2 godziny, po czym i tak namalował ją krzywo, będzie dobry do nauki? Nie wiem. Tak, Michał, jak to kiedyś obejrzysz, to serdecznie pozdrawiam cię i twoją polską krzywą flagę na dachu. Która to już była? Nie wiem, a ty nie masz tam napisane, ile minut minęło? Znaczy 27 minut, chyba że chcecie jeszcze jedną mapę. Nie no, to już chyba wystarczy. Już może wstyknąć. Dobra. To dziękuję wam bardzo serdecznie za odcineczek. Komentujcie, subujcie i wiadomo, o co chodzi. W górę zostawiajcie. Dokładnie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Tym razem następnym odcinkiem będzie Trackmania Nations Forever. Trzymajcie się, pa. No, hello.